12 bossów dziś? Nie no, myślę, że do 50 robimy dziś. Mapkę odpalę z bossami. Partia TX! Dobry Wisły. Tylko lepsza broń na plus 9. Witam Państwa w awanturze o kasę. Poprzeczka w naszej grze stoi bardzo tak, wysoko. Kapis, no. Wiedza, doskonała taktyka w czasie licytacji, umiejętność podejmowania ryzyka i jak najlepsza współpraca w grupie. Tego wszystkiego potrzeba, aby wygrać nasz program. A oto 12 uczestników, którzy zmierzą się dziś ze sobą w naszej grze. Oto! Oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy awantury o kasę. Emil. Kto? Emil Lewandowski, student politologii z Zagania. Andrzej Szymański, historyk z Łodzi, kapitan drużyny. Siema, Emil. Marek Kularski, inżynier mechanik z Mysłowic. I Ryszard Chmiel, chemik z Gliwic. Zieloni to Michał Duszewski, lekarz z Łodzi. Trochę bez sensu challenge plus 9 będziesz one-shotował, ale ja mam zabić wszystkie bossy. Na tym polega challenge. A nie na tym, że mnie bił po 10 lagom. Żelisław Brzyżyński, dziennikarz sportowy z Łodzi. Michał Ostafijczyk, dziennikarz sportowy z Piotrkowa Trybunalskiego, kapitan drużyny. I Monika Pawłowska. Ale to tak mówiłem na samym początku, że to łatwy challenge, bo nie grałem w tą grę 2 lata. Może zrobimy po DLC jakiś inny. To co te słabe bossy bić? No bo zabijam wszystkie bossy w dupę. Na tym polega trzpielnik. Jacek Nikiel, windykator z miasta Łodzi i Wiesław Marzec, inżynier metalurg z Sosnowca. Drużyny niebieska. Ale po co? No bo na tym polega pieprzony challenge. Tak samo cię nie wiem, pytał się twój dziadek twojego pieprzonego ojca, nierobany gusa, pieprzonej parówy społecznej, pieprzonego społeczniaka, czemu cię zrobił przypadkiem? Pytał cię? W sensie twojego ojca dziadek? Jak nie, to mam nadzieję, że zapyta w końcu. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny. Ale to nie był N-word, tylko to znaczy nie rób. Ja pierdziele, ile razy mam mówić? Pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka to oto los. Nie pamiętam. Ale jak to się dawno platynie, to możesz przypomnieć. Ishin cię 2 tygodnie bije? W sensie last boss z tego? Last boss z Sekiro? 2 tygodnie bijesz last bossa z Sekiro? A 2 godziny. Jak go pokonać? Parować musisz. Maciej Zawski, Paweł Górecki, Jerzy Więcławski, Aleksandra Więcławska-Zawska. Witam. Nie no, jak mam ci podpowiedzieć? Patrz co on ma za atak. Niektóre odbiegają po prostu, jak on widział co robi. A niektóre parują. To gratulacje, co prawda wygrali Państwo niewiele pieniędzy w poprzednim programie, bo 4100 zł, ale udało Wam się to, co nie udało się nikomu od 12 finałów. Pokonaliście naszych poprzednich mistrzów, którzy zarobili w poprzednich swoich programach. Ja mapę potrzebuję. 170... Polityczny tytuł władców kraju Etiopii? Dobra, ale sprawdź słownik. To znaczy nie rób. Radi questy i questy babki, to się przydają na pewno bossy. Ja idę teraz, Drako, do Wulkan. Od już się odblokowałem. Ale tego, to zrobię raczej te questy. Przecież te wszystkie questy to jest odbieganie od jednego do drugiego. 5501 zł i 2 samochody. Gratulacje. Nie da się chyba nic zablokować w Eldenie. Czekaj. A, on mówi o poprzednich. W programach. Aż 175 501 zł i 2 samochody. Gratulacje. Cześć, co? Jak Państwo sądzą, czy uda Wam się pobić ten rekord finansowy? Nie. Nie wiemy. Na 100% ci mistrzowie odpadną w tym odcinku. 100%. Jak uda się, to będzie super. Witamy w awanturze o kasę. Nasi nowi mistrzowie zmierzą się ze zwycięską drużyną z pierwszego etapu. I jeżeli ją pokonają, to po raz drugi zasiądą w loży mistrzów. Ale jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Kruche, ale
No można, ale tam to też jest fajne. W tym momencie drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5 tysięcy. Co taki ciorny ten odcinek? Są to pieniądze, które będą służyć Państwu do licytacji. A ja mam przed sobą kategorię pytań. Po wylosowaniu pierwszej przystąpią Państwo do licytacji i ta drużyna będzie odpowiadała, która zadeklaruje najwięcej pieniędzy za pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy otrzymuje na konto pieniądze za to pytanie. Jeżeli natomiast odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się w finale z drużyną mistrzów, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieskich? Czekaj, co jest? Aha, Ankari suba dla Zdunek. Dziękuję bardzo za gifta, witam. Jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Wygracie dzisiaj? Oczywiście. Dzięki za mapkę. A zieloni? Zieloni? Zieloni! A żółci? A jak bossy zaznaczyć na tym tylko? Jak forma żółtych panów na końcu? Okej. Tak? Wygracie? No. Wygramy. Losuję pierwszą kategorię w pierwszym etapie. Prawo klika? Kategoria. A jest. Film światowy. Film światowy? Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Żółci 600. 600 żółci. Zieloni 700. Mam 700. Niebiescy 1000. Mam 1000. 1000 po raz drugi i 1000. Mam 1200. Co dalej? 1200. Ej, film światowy? 1300 po raz. Co wirusy? Co się stało? Ktoś ci na priv coś wysłał? Nie, klikaj. 1300, mam 1400, tak? Tak. 1400 po raz drugi, 1500, mam 1500 po raz pierwszy, po raz drugi i mam 1600, proszę głosować. A żółci? Po raz drugi i 1600 po raz trzeci. Puli tego pytania 3700 zł. Wyraźnie dwie pozostałe drużyny wycofały się z licytacji. Kategoria film światowy. Panie Boże, dopomóż. Panie Boże, dopomóż. Żelisławie, zanim przeczytam... Kto? Czekaj. Panie Żelisławie... Czekaj. Żelisław? Jezus, ty, ja nie usłyszałem tego nazwiska, jako, znaczy imienia. Żelisław? Co to znaczy? Co to jest za imię? Pierwszy raz w życiu to słyszę. Zanim przeczytam pytanie, pan Żelisław Żyżyński. To rozumiem, że pan jest na końcu dziennika klasowego. Ostatni, prawda? Czekaj, czy on się z niego śmieje? Igit. To rozumiem, że pan jest na końcu dziennika klasowego, ostatni, prawda? Powiedziałbym nawet, że na końcu dziennika ogólnopolskiego. Konkurs Lata z Radiem stwierdził, że jestem ostatnim Polakiem w alfabecie. Najbardziej podległy Polak Polakowi. Piękny. Panie Żelisławie, to w sumie moglibyśmy wykorzystać pański przypadek jako pytanie w ciekawostkach. Jak brzmi nazwisko ostatniego Polaka na liście Polaków? Bardzo proszę. Panie Żelisławie, ale wie pan, że często ostatni są pierwszymi, także to nie jest stracona pozycja. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. 3700 Polak. Spójrzmy na ekran. Po nim Polska. O Jezu, co to jest? Jak nazywa się ta aktorka? Nie mam pojęcia, z jakiego to filmu ta morda? Żelisław? Zeta-Jones. Katrin Zeta-Jones. Rzeczywiście, Żelisław od razu wyskakuje. W 77 roku w Łodzi się urodził. W komentowaniu wydarzeń związanych z piłką nożną. Ej, Queen, to znasz go? Bo on piłkę nożną komentuje. Możemy opowiadać. Bardzo proszę. Katrin Zeta-Jones. Tak jest! Dobra, ostatni post na Twitterze Żelisława. Uwielbiam takie strzały jak ten Full Kruga. Idealnie kopnięta piłka. Praktycznie żadnej rotacji. No, tyle. Tak,
więc prowadzenie obejmują zieloni, 7100 na koncie. I to on pisze w dzisiejszych czasach. 7400 za żółtymi niebiescy, 3500, ale wszystko się może zdarzyć. Mam jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Zanim wylosuję kolejną kategorię. Jak 47? On ma... Czekaj, Żelisław 47 ma w dzisiejszych? Czy chcesz mi powiedzieć, że on tutaj ma, czekaj, 25 lat? Coś tu śmierdzi. Tak więc prowadzenie obejmują zieloni, 7100 na koncie, za nimi żółci 4400, za żółtymi niebiescy 3500, ale wszystko się może zdarzyć. Mam jeszcze 5 pytań do końca. Witam Gonix, jak poślizg skończył się. Pierwszego etapu. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamy. Widzimy się tuż po nim. Mieczysław, no. Ale bardziej znany. Żelisław pierwszy raz słyszę w życiu. Będzie mnie kapa, tak, trochę tak. Witamy ponownie, oglądają Państwo awanturę. Jak Elden wypieprzyło internet wczoraj i graliśmy godzinę chyba. Kasę przed przerwą reklamową prowadzenie objęli zieloni, mając na koncie 700, za nimi żółci 4400, a potem niebiescy 3500, ale mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Losuję kolejną kategorię. 9 głosów zabiję, tylko inne to wywaliło. Ale katany zaraz ulepszę na plus 9. Kategoria biologia. Nie, DJ, wyłączyłem. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Żółci 300, żółci 300, zieloni 400, zieloni 400, niebiescy 500, zieloni 600, 600, mam dalej, 600 po raz drugi i 600. Spokojnie, co? Niebiescy 700, 700 po raz pierwszy, 800 po raz drugi i po raz 900, mam 900, 1000, mam 1000, 1000 po raz drugi i 1000. Żółci, halo! 1100, proszę bardzo. 1200 jest, przebicie. 1200 po raz drugi, 1200 po raz 1300, proszę. Mam 1300. 1400. Żółtki! Halo! Mam półtora! Półtora po raz drugi. Ej, dobra, zapauzuję. Jak się u was mówi na drobne? Wiem, że nikt już nie płaci drobnymi, tylko kartą, ale jak się mówi na drobne? Bo było tak. Klepoki. Żółtki. I jak jeszcze? No, widzę, że napisaliście już te dwa, ale czy są jeszcze inne? Bo te dwa znam i drobne. Żółciaki. Drobniaki. Jak czarniaki. Grosze. Centy, ale to, no, ale to nie u nas. Grosiaki w dupę. To podobne. 1600 po raz drugi, 1600 po raz... 1700 proszę. Myślałem, że są jeszcze jakieś inne określenia. Mam dwa. Dwa po raz drugi, 2000. Mam 200, proszę bardzo. 200 po raz drugi. Mam 200, co dalej? Żółci łabank? 2300 po raz drugi. 2,5. 2,5 po raz drugi. Heszkę w meszkę. 2600 po raz drugi. Mam 2700. Tak mówisz? 2800. 2800 po raz drugi. A ty, czemu zieloni nie blokują? I po raz babank. A, klasyk. Witam Kamek. Ostro pociągnięta licytacja, w puli pytania aż 6600 zł. Oto pytanie. Która roślina przez całe swoje dochodzące do 1000 lat życie wydaje tylko dwa liście? Co to w ogóle znaczy? Tysiąc lat jakaś roślina, dwa... nie rozumiem w ogóle co to znaczy. Boże, jakaś, jakie, to jakieś drzewo chyba będzie, nie? Nie, jak drzewo bez liści? Są drzewa bez liści, Jerel? Nie ogarniam. Jak ananas? Co to w ogóle znaczy? Nie wiem, nie wiem, nawet nie wiem co tu jest napisane. Chyba to, chyba papa, no? Nie, nic innego mnie nawet nie przekonuje. Traku.
Drago, ty chyba palnik dzisiaj dałeś. Co ty piszesz cały ten live? Dom to nie jest na pewno. Nie ma pomysłu. Jedziemy do domu. No nic, odpowiadamy w takim razie. Proszę bardzo. Odpowiedź to, nasza odpowiedź to sekwoja. To nie jest sekwoja. Welwitschia. Mirabilis. Welwitschia. Dobra, Welwitschia mirabilis. Nawet nie wiem, jak to się pisze. Ale jest. Ty, co to w dupę jest? Przecież... Dobra. Polsat. To są dwa liście? Ty, Polsat. To są dwa liście? Nie denerwuj mnie. Ja. Ryzykownie zagrali panowie niebiescy. Nie udało się. Musimy wam podziękować za udział w grze. Dziękujemy bardzo. A, bo to ma 10 lat. No nie mogę, no. Nie ogarniam tak szczerze, co ja widzę. Przepraszam, Polsat, jak coś. Wybaczcie mi. Cześć, osiąga ogromne rozmiary do nawet 6 metrów liścia. Nie ma nic napisane, że dwa liście ma. Nic nie ma napisane o dwóch liściach. Przynajmniej nie widzę na szybko patrząc. Po prostu, że 6 metrów liście mają. Anunaki sadzili te rośliny, a potem piramidy zrobili na szybko? Chyba tak, Rukaszu. Wali się od starego powywiadówka. Pozostają dwie drużyny. W tym momencie zieloni mają 4300 zł, a tuż za nimi żółci 4100. I uwaga, w puli do następnego pytania przechodzi aż 6600 zł. Losuje kolejną kategorię. Ale jak? Co ty, Skylark, znalazłeś? Gdzie? Przecież tu ma więcej liści. Czy to nie są liście, co my widzimy na oczy? Jeszcze 4 pytania do końca pierwszego etapu. Nie, to jest jakieś kłamstwo. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Czekaj, dwa liście. Woda tak. Czekaj, co? Nie, to jest skam. Słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 400. 400 po raz drugi i 400 po raz. Żółci 500. Pan 500. 500 po raz drugi i 500 po raz. 600. Mam 600, proszę bardzo. Ty, co się dzieje? 600 po raz drugi i 600 po raz trzeci. Ty, co się dzieje? Przepraszam, ale wydaje mi się, że żółci popełnili błąd w licytacji. Tak, spóźniliśmy się trochę. Prawda, warto było licytować, ponieważ... Duża pula była. Duża pula z poprzedniego pytania. Wykorzystali to zieloni. 7700 w puli. I uwaga, jeżeli państwo odpowiedzą na to pytanie, będziecie mieli aż 11400 zł. Nie rozumiem. Dzięki, Patrygiusz. 45 lat, można obejrzymy kiedyś zdrady? O! Tak, dobra propozycja, dziękuję bardzo. Tylko pytanie, czy to jest na YouTubie. Jak jest, to możemy obejrzeć. Dziękuję bardzo. Kategoria Witam. Ciekawostki. Dziękuję za 45 lat. Co nam pani tu przyniosło? Nic. Jak nazywa się ten przedmiot? Nic nie widzę. Minuta zawsze jest na zastanowienie się. Zmiernik. Ale czego? Uwaga. To waga. Nie, to jest zawiedzenie czego? Jaka waga? Nie, bo to były znaleźć kilogramy. To jest waga. LBS. To jest funta. To jest funta. Tak. Waga? LBS to są funty, KG to są kilogramy. Tylko po co tutaj jest? Tutaj się zawiesza. Wiesz, kupimy? No to jest waga, nie? Ale można tu kupić. Panie Krzysztofie, ty to serio jest waga? Kupić podpowiedź. No, bardzo dużo w puli się... Jak to może być waga w dupę? Nie rozumiem tego. 7700 zł. Macie 3700 na koncie. 1700. No tak, Rukaszu. Widać, że ogarniam. Nie, za drogo. Na 500 możemy kupić. 500 to droga podpowiedź. Czy wolą państwo bez podpowiedzi?
Tak. Nie. 500 to jest stanowczo za tanio. 7700 w puli. A 1000? No to co 1000? Kupimy tą podpowiedź. Bo chcemy coś kupić. Chcemy coś kupić. 1500. Bierzcie, bo wam nie sprzeda. Wszyscy. Zgodność w drużynie, także. 1300 i wasze. Dobrze. Poszło. Proszę. Oto cztery warianty. Miarka wysuwana, pręcik geodezyjny, kruciec antenowy, manometr. To jest manometr do siły. Manometr? To nie jest manometr. To miarka wysuwana. Miarka tutaj masz, miarka wysuwana. Kruciec antenowy to nie jest. Pręcik geodezyjny? Też chyba nie jest. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Manometr inaczej. Manometr jest do siły, tak? Ciśnienie. To też nie jest. Nie jest tam miarka. Miarka wysuwana. Chyba, że ten pręcik geodezyjny, ale geodezyjny bagę się mierzy, to jest bagę. Miarka wysuwana? Jaka miarka wysuwana? Ma manometr? Ale tam wiadomo co jest, tam są programy i funkty. Rekwizyt na pewno jest w dobrym stanie. Miarka? No decyduj, ja jestem za miarką. To jest manometr? Już ci mówię. Proszę bardzo. Miarka wysuwana. Niestety nie. To jest manometr. Przyszedł do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia. Tylko, że to wygląda zupełnie inaczej. W sensie ma taki zegar, że widać, że to jest coś takiego. Jak się tym mierzy? Pokażą? Czyli ciśnieniomierz. Jak? Manometr do opon. Co? Nie, mnie zaraz popijewszy. Ty, wyciągają jakieś rzeczy z XVIII wieku, czy jeszcze wcześniej, nie wiadomo co to jest. Jak może być to do opon, jak wtedy nie było opon? Co to jest? Nie ma czegoś takiego. Trwa dalej. 7700 zł. Przechodzi do puli następnego pytania. Nie wiem, co będzie to jest. Będzie to szansa dla żółtych, którzy w tym momencie obejmują prowadzenie. Mają na koncie 3600, do opon mózgowych. A 2400. Trzy pytania do końca pierwszego etapu. Jeszcze trzy pytania. O, to chyba zieloni den. Kategoria sztuka kulinarna. Zieloni chyba dead, co? Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 2400. Żółci 2400. Strzelamy. O! Panie Michale, nie wierzę, że świadomie pan tak zagrał. Spóźniliśmy się niestety. Spóźniliście, tak, prawda? Minimalnie. No właśnie, bo warto było kupić w puli tego pytania aż 10 300. Ty, czyli Żydosław. I oczywiście... Sytuację jak on się nazywał? On odpadnie? Idealnie zablokował zielonych. Jaką barwę ma łagodny likier cynamonowy Parfait Amour? Jaka? Nie mam pojęcia. Jakiś brązowy. Pomarańcza. Propozycje? Cynamon ma zawsze lekko brązową barwę. To jak jest łagodny, to ma brązowy. No chyba nie wiem jaki. Ja pomarańcza, ale to może być jakiś porypany. Jasno zielony? Poprosimy podpowiedź. Proszę bardzo, przypomnę, że w puli jest aż 10 300 zł. No, ponieważ zostało panom na koncie 1200 zł, no to za to co macie? Za 500. Ale w puli jest 10 300. Ale na koncie mamy tylko 1200. 1000 zł. 1000. 800. To 900 im sprzeda. Żeby mogli babank dać. 900. Klasyk. Proszę bardzo, za 900 zł sprzedaliśmy podpowiedź. Oto cztery warianty. Czerwony. Brązowy. Ty, no jest brązowy. Fioletowy, niebieski. Czy to jest bait? Ej, brązowy to będzie bait? Propozycja. Fioletowy? Czemu? Ja nie wiem, co to jest to parfait. Coś tam dalej. Jak się nazywa parfait amour? Właśnie ci się kojarzy. A dlaczego? Czerwony. Tak, amor, tak, bo to z francuskiego, to jest możliwe, ale jeszcze to może. Ale jednak cynamon brązowy, nie?
No, no, nawet jest, nawet się mówi kolor, no, 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 bo to jest taki... Tak, tak. No, ale no nie ma innych opcji. Parka, Monro? Ten alkohol. No właśnie, tak. No, czyli ty tak, albo brązowy, albo czerwony. A nie zaczyna. Ja też alkohol, to może czerwony, to też nie. Ja za brązowy, no nie wiem. Czas się skończył, proszę odpowiedź, panowie. Dedek? Odpowiadamy czerwony. Pani Monika zdenerwowana bardzo. Tak? No tak trochę. Czy byście uznali odpowiedź żółtych? Nie. Wolelibyśmy nie. Wolelibyśmy, żeby się mylili. Brązowy. A mistrzowie by uznali odpowiedź żółtych? Wstawialiśmy to samo. Że brązowy, tak? Że czerwony. Że czerwony jednak, tak? Ci mistrzowie to odpadną. Niestety w tym odcinku. Nie. Fioletowy! Czemu? Odpowiedź czemu? Do następnego pytania przechodzi aż 10 300 zł. Oto będą się biły drużyny w kolejnej licytacji. Ty, żółci powiedzą... przed ostatnią kategorię. Właśnie, co powiedzą? Czy to ma bank 300, czy nic? Będą czekać. Przedostatnia? Nie, ostatnia, bo na te zimni i tak wiedzą grali. Chyba, że kupią. Ja jeszcze raz podsumuję stan kont obu drużyn. W tej chwili prowadzą zieloni, mają 2200 zł, a żółci 300 zł. Przypomnę, w puli do następnego pytania przechodzi 10 300 zł. A mur to miłość? Teraz a po jakiemu to? 200 zł od każdej drużyny i złamać! O, żółci. Chyba żółci, co? Było wiadomo, że tak będzie. Zieloni za 400. Zieloni za 400, zieloni za 400, zieloni za 400, zieloni za 400. Co się stało? Więcej dajemy. Więcej dajemy. Ale byliśmy pierwsi. Wy krzyknęliście, czy zieloni krzyknęli 400, żeby zablokować, natomiast żółci krzyknęli babank. Za chwilę zobaczymy, kto był pierwszy. Żółci ewidentnie. Żółci. Tak było to tak szybko i tak jedno po drugim, że nie byłem w stanie tego ocenić, ale jak widzieliśmy w materiale filmowym, o ułamek sekundy szybciej byli żółci. Baba. Cieszą się i odpadną. Jak nic. A więc mamy ogromną pulę za to pytanie. 10 800 zł. I uwaga, jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli aż 10 800. Ale żółci do domu, Jasper Radosz. Klasik. Powitamy zielonych. Pani Boże. Pani Monika, to ma zmartwienia cały czas, prawda? Czy żółci odpowiedzą? Nie, ta zaraz dywan rozłoży i się będzie modlić. Praying. Oto pytanie. Albion offline. Jak nazywa się jednostka strumienia magnetycznego w układzie SI? Spokojnie. To nie będzie Maxwell. Może być Maxwell. Ale Maxwell. To jest... natężenie. Kolumen, to wiecie, to się zmienia śmierć rozum. Nie wiem. Pieprza. Nie mam. Albo wóz, albo przewóz. Czekaj, jeszcze mam trochę czasu. Coś się... Panowie, tu jesteście bardziej. Widzowie, jak? Maxwell zajmował się przede wszystkim. Tak. Czy na pewno w układzie SI? Tak. Czas minął, proszę odpowiedź, panowie. Odpowiadamy, że tą jednostką jest Maxwell. Czy co? Zieloni by uznali tę odpowiedź? Trudno nam się wypowiedzieć. A pan ją uzna? Tak. A mistrzowie? Tak. Uznaliby odpowiedź? Czekaj, on powiedział, że tak. Uznał? Tak, tak. Pani Moniko. Nie ogarniam. Pani dobrze zaklinała. Niestety nie.
Weber. Ej, czekaj, oni mówili, że ten Weber czy coś, ten czemu on powiedział jakiś Maxwell? Bo nie ogarniam. Przecież oni to mówili. Ten dziad to mówił. Czemu on powiedział inaczej? Ale przecież oni to gadali. Czemu on powiedział inaczej, ten idiota żółty? Odpowiadamy? Razie. Nie. Ej, ten żółty to chyba mówił. Nie. Czekaj, bo tego nie ogarniam. Teraz szukać. Ale on to chyba mówił, ten dziad. Nie wiem. Co oni robią? Prawidłowa odpowiedź to Weber. Weber. A, Weber. Weber. Ale już nie gramy, nie. Ale co wygrywam? Tak więc żółci walczyli bardzo mocno, nie udało się. Kończą grę, nie mając pieniędzy na koncie, ale wam dziękujemy. To była dobra gra. Weber? Ten od czekolady? Natomiast zieloni. A. No tak. Bo z tego nie zdążyłem zadać, bo to dla Adolfa robił czeko. 2000 zł. Nie, to u Polak. Zgodnie z regulaminem dopisujemy wam pulę za ostatnie pytanie. 10800. A więc wchodzicie do finału mając 12800 zł. W Londynie zła czarownica? Co ty piszesz? Witamy Państwa w finale Awantury o kasę. Rozumiem, do gry wchodzą zieloni, mając na koncie 12800 zł. Ja zawsze mówiłem, że aby wygrać w naszym programie, to potrzeba wiedzy. Nie, oni wygrają raczej, stacji, bo ci mistrzowie to są lebiegi. Natomiast wasza drużyna ma jeszcze jeden ważny atut. Jest to skuteczny zaklinacz przeciwników w postaci pani Moniki. Mistrzowie mają tyle, ile wejdą do finału, a nie tyle, ile wygrali finał. Zaklinaczy jeszcze nie mieliśmy w programie. Pani Moniko, gdzie Grucha, pani opanowała takie techniki? Nigdzie nie opanowałam. Ja po prostu staram się wierzyć w pewne rzeczy. I zaraz tarota rozłoży. Że jak się czegoś bardzo chce, to się to ma. Witamy w finale. Oni wygrali 4K, ale weszli do finału G12. Co sądzą nasi mistrzowie o grze drużyny zielonych w pierwszym etapie? Co powiesz? Na pewno grają ostro, ale ta broń jest obosieczna. Mało brakowało, by przynajmniej. Co sądzicie o tej różnicy? No bo jednak zieloni wchodzą z większą kwotą. Powiem, że mistrzowie w tym witam, momencie Dany. Mają 11200. Tyle mistrzowie wygrają. Tak. Niestety, uciął mi katanką internet, ale już jest. Oby dzisiaj nie wywaliło. W pierwszym etapie swojego pierwszego programu. Żadna różnica. Żadna, tak? Chyba witamy tak, mistrzów w finale. Ale może dzięki temu wygra. Losuję pierwszą kategorię. Ej, wygra Żelisław? Jeden o na jednego. Kurde, dawno nie było. To u mistrzów było sporo poprzednich, teraz, ale wcześniej. Aby każda drużyna wyznaczyła po jednym przedstawicielu, najpierw zieloni. Monika. Pani Moniko, prosimy bardzo. Tu się wystawia chyba najsłabsze ogniwo, nie? Do tej konkurencji. Kogo mistrzowie wyznaczą? Pana Pawła. Proszę, panie Pawle. Bo to zawsze przegrywasz. A żeby nie odkupić. Z drużyny biorę po 500 zł do puli tego pytania. Mamy 1000 zł w puli. Za chwilę wybierzemy kategorię. Ej, kogo ci ona przypomina? Pytanie, kojarzę ją chyba, ale skąd? Przycisk. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich i drużyna otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, no siada właśnie, na ławce rezerwowych i drużyna gra w osłabionym składzie. Spójrzmy na ekran. Zacznijmy od muzykę usuń. Moniki. Pani Moniko, która kategoria się pani zdecydowanie nie podoba? Astronomia. Nie będzie astronomii. A panu, Matka panie Pawle? Malfoja? Matka i ortografia. Proszę. O, dobrze, dobrze. Nie będzie. Pani Moniko?
Anatomia człowieka. Na sprawę. Nie, no muzyka zostanie, no muzyka zostanie. Co pan życzy, panie Pawle? Historia sztuki. Nie będzie historii sztuki. Pani Moniko. Sport. Nie ma sportu. I pan, panie Pawle? Co teraz? Ale ścierwo pieprzone. Sztuka kulinarna. Tak sądziłem, znika sztuka kulinarna. Pani Moniko, jak się pani podoba muzyka rozrywkowa na świecie? Bardzo mi się podoba. Czy wolałaby pani kulinaria? Nie, nie chciałabym. Nie, czyli w porządku, tak? Tak. Dobrze. Ten już obstrany typ. Stańcie bliżej stolika, każdy, żeby miał przycisk w zasięgu ręki. Oto pytanie. Muzyka rozrywkowa na świecie. Może jakiś Z którego kraju pochodzi zespół... Aha. AH-66. Pani Moniko, Norwegia. Co sądzi o tym pan Paweł? Być może. Norwegia, tak jest! Pani Monika wraca do swoich... A pan Paweł... Skąd to na to wiedział? Drużyna mistrzów gra w osłabionym składzie. No to była dobra decyzja, żeby panią Monikę wyznaczyć do tego pojedynku. Zespół AH, popularny w latach 80. W tej chwili Zieloni zwiększyli swoją przewagę, mają 13300 zł, mistrzowie 10700, ale mam jeszcze 5 pytań do końca. Które AH? 6-6. Znam? Jak? Kategoria filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. 400? 400 po raz drugi i po raz... Ten jaki? Strzelam. Czemu on taki wzrok miał? W puli pytania 700 zł. Ten zespół? Ja to pieprzę teraz. Mistrzowie grają w osłabionym składzie. Ale dzięki, potem zobaczymy. Można próbować wykupić uczestnika. Jak w kalendarzu liturgicznym nazywa się trzy dni? Wielki czwartek, piątek i sobota. Wielkanoc. Wielki noc, nie? Co? Ty, a to nie jest Wielkanoc? Weź podpowiedź. Triduum paschalne? Co to w ogóle? Co ty piszesz? Co to jest? Musimy podpowiedź. Ile byś nas kosztowała? 300 zł. Trinity Force. Dajemy. 300. Najlepsza odpowiedź. Przepraszam, Daryk. Epifania, Septuaginta, no jest. Pentekost, Triduum Paschalne. Triduum Paschalne. Tak. Odpowiadamy Triduum Paschalne. Co by powiedział pan Paweł? Też bym tak odpowiedział. Słusznie! Triduum Paschalne! Oni odpadną w tym odcinku, wiecie o tym. 700 zł wędruje na konto drużyny. Mają w tej chwili 10 tysięcy. Co on powoduje? A Zieloni dużo więcej, 13 tysięcy złotych. Ile będzie nas kosztowała wykupienie naszego partnera? Mistrzowie chcą wykupić, tak? Tak. Pana Pawła. Ile będzie kosztował pan Paweł? Dowiemy się po reklamach. Bądźcie z nami. Klasik. No wygra Monika. Wiedźma. I znów jesteśmy z państwem. Oglądają państwo finał. No i pan Paweł. Przypomnę, prowadzą Zieloni 13 tysięcy złotych. Mistrzowie mają w tej chwili 10 700. Przed przerwą drużyna mistrzów zgłaszała chęć wykupienia swojego zawodnika z ławki rezerwowych, pana Pawła. Gra w osłabionym składzie, więc oczywiście lepiej byłoby jej grać w pełnym. No cóż, jesteście bogatą drużyną, 10 700. Pan pytał przed przerwą, ile by kosztował pan Paweł? 700. No, ja myślę, że pan Paweł jest dużo wart. 2000. Nie, oni nie mają szans już. 1000? Nie. Za cenny gracz, cenny gracz. No ale 1000 to jest za mało. Pet, który przegrał im. Dokładamy jeszcze 300. 1800. Damy 1500. Jak go kupią, to na pewno przegrają. Chyba, że Ibisz dołoży. Bierzemy partnera. Proszę bardzo, panie Pawle.
a ja biorę z konta drużyny mistrzów 1800 zł. No i zobacz. Czyli kosztował 2300 tak naprawdę utrata tego idioty, plus teraz kupili podpowiedź, więc nic nie zyskali na tym pytaniu, więc tak naprawdę no są w dupie są. I w tej chwili konto mistrzów to 8900, mamy przed sobą jeszcze 4 kategorie do końca gry. Tragedia. Jednak to jeden na jeden, jak jest na samym początku, to mocno obrywa Timek. Kategoria historia sztuki. Okupienie tego zawodnika to jest tragedia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Zieloni 300. 400. Taktyczka. Taktyczka. Ja pierdzielę, ale ich robią. Oby nie dołożył, żeby brudasy odpadły. Ciekawe, czy jest to być może taka taktyka, żeby tracić tak, w miarę jak najmniej, no, i utrzymać przewagę to jest, do końca. To jest bardzo trudna dyscyplina, dlatego nie zagraliśmy z historyczną. No, tak. 700 zł w puli odpowiadają mistrzowie. Z którym kierunkiem w sztuce związany jest Pierre Auguste Renoir? Jest się. Upewnić i wziąć podpowiedź. Na 300. Oni grają o 300. Kupią podpowiedź, to nic nie wygrają. Nie, za taką kwotę można 200 zł dać. Ja pierdzielę. Pytanie to może bez podpowiedzi. Dzięki Sanejso za 12 lat. Witam. Tak, jest bardzo proste. Dlatego chcę się upewnić. 200 zł, dobrze. Dobra, proszę. 100 zł wygrają. Secesja, ekspresjonizm, impresjonizm, postmodernizm. Wajda taki pewny, a pewnie źle. Co na to zieloni? Dobrze. Dobrze. Oczywiście, że dobrze. Impresjonizm. 700 zł wędruje na konto mistrzów. W tej chwili mają równe 9 tysięcy, a 3700 zł więcej. Mają zieloni, 12700 na koncie. Przed nami trzy kategorie do końca gry. To prawda, Domenik, że trochę ich dyma, no ale co? Musi. Kategoria... Ja pierdolę. Ale zieloni i tak będą po 300 chyba grali. Płacę im się dojść. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300? 400. 400? 400 po raz drugi, 400 po raz... Mam 500. Co? 600, proszę. Złamał. 600 po raz drugi i po raz trzeci. Strzelamy. Po co? Sławik był w ostatnim odcinku, nie będzie już. A więc być może jest chyba to jednak taktyka zielonych, żeby nie wchodzić w grę i w ten sposób utrzymać swoją przewagę finansową. 1100 zł w puli. Jak nazywamy małą płetwę w tylnej części grzbietu, typową dla ryb łososiowatych? Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Bierzemy podpowiedź. Musimy wziąć podpowiedź. Znowu. 1100 zł w puli. Sławik. 400. 400. Dobrze, biedna drużyna. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy będzie coś płetwa takiego. Płetwa ogonowa, płetwa tłuszczowa, płetwa grzbietowa. Jak grzbietu, płetwa to grzbietowa, kostka, nie? Ale w tylnej części może ogonowa. Płetwa grzbietowa to jest kozła, a tłuszczowa jest na dole. Płetwa kostna. Będzie to płetwa kostna. Tibia. Niestety nie. Płetwa tłuszczowa. Za ile oni to kupili? Tłuszczowa, tak jest, proszę. Jaka? Bardzo. Tłuszczowa. Jaka?
Chłop w szoku. No co, ale on pierwsza kasy jeszcze się co pyta. Pani zaklinała teraz? A jednak. 1100 zł. A ta czary rzuca. Nieuczesaną w teamie mają. Nie, tragedia ten finał, co? To jest chyba jeden z najgorszych finałów, jakie były. Wszystkie pytania źle. Na każdy podpowiedź. Kategoria. Tym razem pierdziele. Wędkarstwo. No przecież co to jest? No wędkarstwo. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. Po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedawca. Nie dołoży, za dużo. Nie, czekaj. 10k będą mieli? I może dołoży, bo mało. Właściwie nie wchodzą do licytacji, nie próbują wygrać, próbują zachować to, co mają. Ryzykują mistrzowie. Ona bufuje lakach, patano. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to zbliżą się do i debafuje przeciwników. I będą mieli szansę na wygranie finału. Ile sztuk amura białego wolno zabrać z łowiska niekomercyjnego w ciągu doby? Amura białego. Oni wiedzą, że jak się odpowiedź chcemy wziąć. No jasne. 1800 w puli, 500. Boże, jak im topniają te pieniądze, to jest piąte pytanie. 400 za 400. Boże. 12, ani jednej. 3. Dowolną ilość. 3 daje. 3. 3. Albo 3. 3, ani jednego. Nie chcę na jednego. Aur biały. To nie jest komercyjne. Dobrze. To? Ja stawiam na 3, że można. Ty nie. Ja? Jest drogą sprowadzoną. Powinni dać zniżkę dla stałych klientów? No. Odpowiadamy 3. Co? Zieloni wiedzieli? 3, tak jest! No, przecież w poprzednim odcinku już wróżyliśmy, że ci mistrzowie odpadną od razu. I tak jest. I są pytami zasranymi. Natomiast ja jestem zdziwiony grą zielonych, mianowicie znacie odpowiedź, bo widzieliśmy to, natomiast nie wchodzicie do licytacji. Może dołożyć, bo to trójkę, tak? Taktyka jest taka, przetrzymać finał i dostać się do następnego. W tej chwili 11900 na koncie, ale gonią was mistrzowie, mają 9100. Nas nie dogonią. Wszystko rozegra. Dołoży, sprowokował. Sprowokował. Dołoży, sprowokował. O kurde, jeszcze, żeby kasa stopniała. Ty, może mistrzowie za wszystko kupią. Oto czarna skrzynia. Ty, jest możliwe, żeby zieloni to odpuścili, bo są tępi? Chyba ta. Zawartość jej bywa różna, od złotówki aż do kluczyków do samochodu. Nie wiemy, jak jest teraz. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu. Ci mistrzowie wczoraj dostali się do mistrzostw. Drużyny i, słucham państwa, ale to takie pety. 300, 400, 500, 600, 700, nie, zieloni kupią. 800, mam 900, 1000, mam 1000, 1500, no RNG, no. Drugi, 1500, mam 2. Ale zieloni gówno grają. Po co 500 więcej? Tu się zawsze 100 więcej daje. Mistrzowie za wszystko kupią. Mam 4, mam 4. 400, 9200. 9200, sprzedaj. Jaki tempak. Jezus Maria. Nie... Jaki tępy debil. Jaki debil pieprzony. No nie mogę. Właśnie przegrał odcinek. No co za kret. A więc zielony. Dzięki raz wielu za 47 lat. Witam. I za wszelką cenę postanowili kupić czarną skrzynię. Oni mogli to kupić ciągle dając 100 więcej, a teraz stracili przewagę. No i są tacy głupi,
że aż uwierzyć nie mogę. Podciągnęli licytację i zablokowali mistrzów. Dali aż 9200 zł. I uwaga, w związku z tym stracili prowadzenie. Mają jedynie 2700 na koncie. Mistrzowie 5000. Nie wiem, co tu zrobiłem. Czarną baba załamana. Buf poszedł, ale na debat na ich team poszedł. Buf na przeciwniku. Od TikToka zrobiła? Boże, no. Odcinek bardzo specjalny, to prawda, dobrze mówisz. Kategoria literatura polska. Dołoży? Ej, chyba dołoży. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, dokładam do tego 2,5 tysiąca i słucham państwa. Żoni baba! Ale... Mistrzowie to są takie tempaki, no nie mogę. Oni w dwa odcinki 9k zrobią, jak teraz przegrają. On od początku chyba chciał dołożyć, mi się wydaje, od początku finału. No to w sumie zieloni zagrali jak idioci, ale ostatecznie na dobro im to wyszło chyba. Przewin na mordę mistrza, jaki debil. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, dokładam do puli 2,5 tysiąca i słucham państwa. Zioni baba! Chłop w tym czasie w innym wymiarze był. A gdzie by się to stało? I trzeba powiedzieć, że tutaj pan Michał wykazał się... Najgłupszy odcinek chyba w historii 45, które widzieliśmy. No taki tępy odcinek to chyba pierwszy raz, aż tak. Refleksem, ponieważ dołożyłem do puli 2,5 tysiąca złotych. A więc uwaga, w puli tego pytania 5400. I jeżeli trochę zieloni tak odpowiedzą na to pytanie, wygrywają program z kwotą 5400 zł. Jeżeli ładnie nie zagrał ten Michał. Kończą program, patrząc nie mając pieniędzy na koncie, zagrał mając jedynie wcześniej. Zawartość czarnej skrzyni. Także teraz rozstrzygnie się mistrzostwo. W którym dramacie Juliusza Słowackiego występuje Goplana? Odpowiadam. Czekaj, minutę masz, czekaj. Na Rabuszu oberwie. Tak. Odpowiadam. W Balladynie. Tak jest! Czekaj, tam do czegoś doszło. Przypomnieli sobie, że jest 2002 i telewizja. Jakby to zrobili, to by nie wyszli żywi. W sensie... Zmieńmy temat. Boże, takie nerwy, to po prostu... Adrenalina była. Tak jak będzie złotyka, to ja widzę. Będzie film? A ja powiem, gdyż miała licytacja Michała w czarnej skrzynce, tyle ile weszli. Widzą brak dramaturgii przez pierwszą część finału. Bardzo dziękuję. Tyle ile weszli do finału. Rzeczywiście opuszczaliście licytację, ale ostatnio było świetnie. A my przede wszystkim żegnamy naszych mistrzów, którzy spędzili w swojej loży jeden program. Państwo kończą grę, mając. Nie wiem, czy to nie byli najgorsi mistrzowie, bo byli jedni tacy, co ciągle po 3000 wygrywali, ale chyba 5 odcinków siedzieli. A ci to jest jakiś... Ja nie wiem. Co to w dupę jest? W kącie 4800 zł. Oni nawet nie wiedzą, że przegrali. Oni myślą, że jest kolejne pytanie zaraz. A po dwóch programach 8900 zł. Dziękuję wam bardzo. Ja pierdzielę. Natomiast, no rzeczywiście, wynagrodziliście nam tę dramaturgię pierwszej części. Było ostro na końcu, bo chcieliście za wszelką cenę kupić czarną skrzynkę. O mało nie przegraliście przez to finału, ale dzięki temu, że dorzuciłem do puli i dzięki przede wszystkim refleksowi pana Michała i dobrej odpowiedzi na końcu, udało się. Tak więc, mamy... Mistrzowie, oni czekają. Nowych mistrzów, kończycie program z kwotą 5400 zł. Gratulacje! Boże, ci zieloni tak... Gówniano grali, a mimo to wygrali. Rozumiesz to? Przecież oni odpadną w kolejnym. No tak więc, pamiętacie kwotę, za którą kupiliście? Tak. Ile to było? 9200. 9200 zł.
Katanka. Nie wiem, czy to nie jest największa kwota za czarną skrzynię do tej pory. Zobaczymy, czy się opłacało. Dali prawie 10 tysięcy. Sami nawet jakby tam... nie licytowali, to by wygrali. No bo oni nie licytowali i wygrali. Jak zawsze. Nawet trollowali. Pusto. Oj, nie, kluczyki, kluczyki. O. A tam pieniądze. 5 tysięcy złotych. Cieszą się, że wyszli na minus XD. L. L. Tak więc w sumie zarobiliście 10 400 zł i to was powitamy w Loży Mistrzów w następnym programie. A jeżeli państwo chcą przeżywać emocje, awantury o kasę... Dalej 9200 za 5K i się cieszą. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia albo w programie, albo przed telewizorami. Dziękuję. Ale oni dosłownie zaryzykowali bycie mistrzami, które mieli dosłownie za darmo już, żeby dostać 5K za 10 i fartem wygrali, bo grali na totalnych idiotów, a Ibisz dołożył. Rozumiesz to? I się cieszą z nie wiem. Po takiej Berosiu liceli zieloni... Nie wiem. Co? Później, że Lisław i Spuska się cieszyli 4200 do tyłu, ale radość jako, że nie było złotówki. Czekaj. Jaka szkoda, że ta drużyna zielonych nie spotkała się z drużyną Witolda. Tą poprzednią. No, poprzednia dużo, dużo lepsza. Nie wiem, kiedy teraz będą jacyś dobrzy mistrzowie, ale przecież spójrz, jaka to jest... Ale tamci mistrzowie odpadli, bo Polsat ich kiknął. Oni takie trudne pytania mieli popieprzone. Szkoda. Słyszę strzek. Słyszę strzek i strzek i słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę